Od tygodnia Dagmara jest na drakońskiej diecie. Wmawiała Stefanowi, że nie je, bo się zatruła, ale po kilku dniach mężczyzna zaczął się niepokoić i nalegał, by poszła do lekarza. 38-latka skłamała, więc że czuje się już znacznie lepiej. Pięknie pachną. No muszę przyznać, że mi wyszły. Jedz. Sekundkę, niech trochę wystygną. Za chwilę ci bardzo wystygną. Poczekaj, to chyba z pracy. Muszę odebrać. Jedz, bo nie wiem, za ile skończę gadać. Dobrze. Pomyłka. Ale co ty robisz? Ja tylko... Wyrzuciłaś się do kosza? Co ty zrobiłaś? Chodzi o to... No o co chodzi? Stefan, ja nie miałam ochoty na tosty. I nie mogłaś po prostu powiedzieć? Nie chciałam cię urazić. I uznałaś, że lepiej wziąć jedzenie, które ci zrobiłem i wyrzucić do śmieci? Nie pomyślałam, to znaczy chciałam. Ostatnio dziwnie się zachowujesz. Nie kumam tego. Nie wiem, może ja się jej znudziłem, może kogoś poznała. Ale przez ostatnie dni kompletnie się ode mnie odcięła. I tu nie chodzi tylko o seks. Może powinienem postarać się bardziej, spróbować dowiedzieć, co się dzieje. Ale w tym momencie jestem tylko i wyłącznie wściekły. Jest mi strasznie wstyd, bo nie chciałam zranić Stefana. Jestem taka głodna, zmęczona, że przestaję myśleć. Wiem, że wyszło fatalnie, ale ja to wszystko robię dla niego. Po to, żeby za parę lat nie musiał się mnie wstydzić.